Czym jest harem? Harem są to kobiety pewnego sułtana. Kobiety pewnego sułtana, tak w skrócie można to określić. No, no, takie teoretycznie jego żony i coś tam. No i bardzo fajnie, sułtana, szejka, takie tam. Tutaj, tu jest moja gromada ludzi i znajomych. I to jest twój harem? Tak. Biorąc pod uwagę, że jest to skład mieszany, jeśli chodzi o płeć, to powiem ci ciekawie. A czym jest harem? Dobra, uwaga! Harem. Znane oczywiście z krajów arabskich, jak wiecie. Wybieram się do Dubaju, więc do wszystkich szejków mówię hi. Pozdrawiam szejka Hamdana, jego ojca Mohameda bin Rashida. Czym jest harem? Takim zbiorem kobiet. I co z tym zbiorem kobiet się dzieje? Są nagie i chętne. Matko, to tam, gdzie ci trzymają dziwki. Ci. Harem. 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 Co to jest? Islamskie miasto? Coś takiego. Islamskie miasto. No ja chciałbym w takim mieście, powiem ci, być. No tak, mają dużo kobiet, ale nie wiem kto. Tacy bogaci bardzo. I tacy indonezyjscy, indiańscy taki to trochę.